Pewnego dnia patrzyłem sobie na mój ulubiony artykuł na Wikipedii. Zjechałem niżej, żeby zobaczyć historię. Tak patrzę, wszystkie inne kraje, tamten. I nagle, o, Polska. No to sobie najeżdżam, patrzę. Kurde, no to w Gdańsku to jest, no to dobra. 1914, czyli to najstarszym krematorium w Polsce. No to stwierdziłem, no muszę tam pojechać. Ale Kuba, nie możesz tak, o, pojechać do Gdańska. Pewnie sobie pomyślicie, że jak jedę pociągiem, to będę jakoś szybko. Okazuje się, że droga z Wrocławia do Gdańska wynosi 5 godzin. No i przez ten czas udało mi się nagrać kilka ciekawych przebitek. Tym sposobem udało nam się dojechać do Gdańska. Zanim poszliśmy do owego krematorium, jeszcze chcieliśmy pozwiedzać nieco Gdańsk. Wony, lotos na wodzie. Stacja lotos na wodzie. Jakie są ceny? 6,92, 7,86. Po tym zwiedzaniu staliśmy się głodni, dlatego poszliśmy do rybnej restauracji. Co po prostu rzecz do wzięcia w restauracji rybnej, to jest oczywiście burger wołowy. Najlepszym klientem jestem. I jak już zjedliśmy, pojechaliśmy do krematorium. Ale zaraz, przecież to jest jakaś katedra prawosławna, czy ty nas chcesz, Kuba, oszukać? Żeby dowiedzieć się, co tutaj się właśnie wydarzyło, musimy zaczerpnąć z historii Gdańska. W 1914 na tym terenie funkcjonował kompleks krematorium. Zajmował on bardzo dużo przestrzeni. Ale to, co jest najciekawsze, to m.in. to, że w tym miejscu teraz znajduje się Politechnika Gdańska. A to miejsce, czyli główny budynek krematorium, zostało przekształcone w kaplicę prawosławną. Dobra, czyli okazuje się, że to jest katedra, która wykorzystała jakby stare krematorium na wybudowanie siebie. Czyli jakby jesteśmy tutaj, ale nie ma ruin. To jest jakby zbudowane na tym, więc jakby mogę się odhaczyć na liście, że tu byłem, więc nice. Dobrze, czyli jakby całe to, czyli całe to tutaj było budynkiem krematorium. Dodali po prostu kopuły i też fun fact, ta polibuda, która tu się znajduje, gdańska, ona została wybudowana też na tym kompleksie całym krematorium. Więc to jest ciekawa informacja, to jest fajne. No. I po tej krótkiej wycieczce wróciliśmy z powrotem na dworzec we Wrocławiu. Tak, to kolejne 5 godzin jazdy. Ze względu na opóźnienie naszego pociągu przyjechaliśmy godzinę po czasie, ale to nic. Mamy zamówionego Ubera, więc spokojnie wrócimy do domu. Co może pójść nie tak? A więc ktoś wsiadł do naszego Ubera i musieliśmy wracać autobusem. Hej, tak jeszcze na koniec chciałbym przypomnieć, że jeśli spodobał wam się odcinek, możecie śmiało zostawić łapkę w górę. Was to nic nie kosztuje, a mi dużo pomaga, więc połączcie sobie kropki. I no, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!